Każda część Far Cry jest wyraźnie inna od poprzedniej, zachowując przy tym wiele cech stanowiących rdzeń serii. Bardzo podobnie jest ze ścieżkami dźwiękowymi tych tytułów. Wszystkie mają energię właściwą soundtrackom do gier akcji, zarazem operując w różnych stylistykach. Far Cry numer 5 jest definiowany głównie przez dwa aspekty. Miejsce akcji, którym jest hrabstwo w stanie Montana, oraz tematykę sekt religijnych. Obydwa z nich promieniają także na oprawę dźwiękową tej części. Piąty Far Cry skręcił na drogę wiodącą przez country i gospel, aczkolwiek z paroma ostrymi zakrętami. Wyszło lepiej niż tylko poprawnie, bo soundtrack jest co najmniej dobry jakościowo pod praktycznie każdym względem. Cała ścieżka dźwiękowa Far Cry 5 składa się z kilku części. Są to Original Game Soundtrack, Into the Flames, When the World Falls, Inside Eden's Gate oraz We Will Rise Again. Pierwszy album to właściwe OST w formie 1,5-godzinnego longplaya, pozostałe 4 zaś to dodatkowe epki. Głównym kompozytorem jest tutaj Dan Romer, producent muzyczny zamieszkały w Los Angeles. Jego dotychczasowy dorobek jest raczej nieznany polskiemu słuchaczowi, za wyjątkiem może paru popowych singli. Inni artyści pojawiający się w kredytach to Mark Jäger i Hammock. Zacznijmy jednak od dania głównego. Far Cry 5 Original Game Soundtrack jest w całości autorstwa Dana Romera. Jakie klimaty dominują? Nazwałbym to hollywoodzko zremiksowanym nowoczesnym country. Na porządku dziennym są tu skrzypce podszyte elektronicznymi bitami i wyraźną linią basową. Syntezatory przeplatają się z westernową gitarą, zazwyczaj dominując nad nią. Muzyka podczas walki jest chaotyczna, dzięki czemu należycie wpasowuje się w zazwyczaj nie mniej chaotyczną sytuację na ekranie. Kiedy wokół płonie las, biegają znarkotyzowane niedźwiedzie, a my rzucamy nożami w kultystów, trudno oczekiwać jednostajnego podkładu dźwiękowego. Implementacja audio w Far Cry 5 jest na ogół bez zarzutu. Podczas rozgrywki nie trafiłem na nic, co warto by wypunktować. Original Game Soundtrack to score hybrydowy, bardzo współczesny produkcyjnie, w którym Romer nie wahał się dołożyć do pieca. Jak na mój gust jest tu trochę za dużo elektroniki, a zbyt mało gitary elektrycznej i instrumentów typowo organicznych, lecz całość broni się energiczną atmosferą. Przejdę teraz do Into the Flames, czyli albumu zawierającego same piosenki skomponowane w różnych stylach country. Jest to w gruncie rzeczy zbiór hymnów quasi-religijnych o charakterze rekrutacyjnym. Dan Romer w jednym z wywiadów mówił, że deweloperzy udostępnili mu fikcyjną Biblię kultu, napisaną specjalnie na potrzeby gry. Na jej podstawie stworzył utwory mające na celu zachęcenie do przyłączenia się do sekciarzy. Niektóre kawałki są skoczne, inne spokojne, ale każdy z nich jest na naprawdę świetnym poziomie jako całość. Znajdziemy tam szczyptę zamierzonego kiczu oraz fragmenty urzekająco szczere. Moim zdaniem Into the Flames to najmocniejszy punkt soundtracku Far Cry 5. Jego przedłużeniem jest w pewnym sensie When the World Falls, stanowiący gospelowy hymnał oparty o te same teksty. Piosenki w tej wersji brzmią znacznie bardziej propagandowo i naprawdę można uwierzyć, że spełniłyby funkcję narzędzi do prania mózgu. Są po prostu porządnie wykonane, nie ma się do czego przyczepić. Przyszedł czas na pozostałe dwa albumy, w moim mniemaniu nieco mniej ciekawe od dotychczas wymienionych. Inside Eden's Gate to zbiór względnie łagodnych, choć złowrogich ambientów. Tytuł albumu pokrywa się z filmem live action, który wypuszczono jako prequel do gry. Soundtrack do niego stworzył Mark Jäger, pracujący wcześniej przy kilku hollywoodzkich produkcjach. Inside Eden's Gate brzmi bardzo onirycznie i kościelnie, choć zarazem niepokojąco, zdarzają się też ostrzejsze momenty. Ogółem jest ładnie zrobione, lecz nie zachęca do wielokrotnego przesłuchania i nudzi monotonią. Zostało nam jeszcze We Will Rise Again. Ten album zawiera reinterpretację omówionych już wcześniej piosenek i jest autorstwa niejakiego Hammocka. Na okładce widnieje Faith Seed, co w kontekście rozgrywki odpowiada halucynogennym oparom spowijającym tenże fragment soundtracku. Kawałki na We Will Rise Again są nieśpieszne, senne, delikatne. Dużo pogłosu, długie pady syntezatorowe i ulotne wokale. Relaks gwarantowany. W każdym razie ta chilloutowa koncepcja wywraca do góry nogami wersję z Into the Flames. Mimo monolitu stylistycznego, dla mnie osobiście jest ciekawsza od Inside Eden's Gate. Na sam koniec wspomnę jeszcze o muzyce diegetycznej, czyli tej, której źródło zlokalizowane jest wewnątrz świata przedstawionego. Podczas rozgrywki często spotykamy odbiorniki radiowe oraz mobilne rozgłośnie kultu, propagujące niezbyt dobrą nowinę. Kiedy akurat nie trwa walka, to właśnie dźwięki otoczenia, dialogi i podkład towarzyszą nam podczas wędrówki po Montanie.
Regularnie więc słychać fragmenty prawie każdego z omówionych przeze mnie albumów. Oprawa dźwiękowa Far Cry 5 jest nie mniej bogata od tej graficznej. Zdecydowanie najbardziej rekomenduję albumik Into the Flames, bo wszystkie piosenki są chwytliwe i klimatyczne. Resztę stosować wedle uznania i nastroju. Cieszy mnie, że przyłożono tak dużo uwagi do ogólnej koncepcji soundtracku oraz ładnie zespolono go z gameplayem. Wyszedł niby blockbuster, ale z charakterem. Ludzie z Ubisoftu naprawdę odrobili pracę domową, oby tak dalej.